Cześć. Komp taki trochę dziwny, no ale wieczór późno musiałem jakoś tam ustawić. Krewetka jest dość wysoko. I właśnie krewetka, tak? Trzeci mój baniak. Kilka słów po powrocie z urlopu. Co się podziało? Słuchajcie, dzisiaj robiłem tutaj podmianę. Wcześniej niestety nie było czasu. Praktycznie drugą taką kantę mchu musiałem usunąć. Także mech moczy się świetnie przy tej 7-watowej żaróweczce. Rośnie błyskawicznie i mega. Krewetek jakby przybywa cały czas jest młodzież, zresztą widzicie, non stop coś tam pływa, non stop są maluchy. Te większe też lubią się chować, to są rekczery, tak? Wszystko jest czerwone, więc troszkę im wirówkę robi ten pat mini, ale chyba dają radę. Tak jak mówiłem, przybyło ich po tym moim wyjeździe. Młodych dużo widać, szczególnie na gąbce filtra. W tej chwili może tak nie aż tak bardzo, ale jest też ich sporo. No i się fajnie wybawiają czerwono. Fajnie się wybawiają. Przypomnę, tak, to jest filtrowane patem mini, to jest sporą gąbką, taka jaka jest największa. Znalazłem w zoologicznym, to ją wziąłem, do tego troszeczkę przyciąłem i ona tu funkcjonuje, do tego jest bazalt na podłożu. Z roślin jest Christmas moss, gałęzatka. Tam z tyłu jest posadzone mikrozorium i taki pędzik hydrokotyle. Hydrokotyle to jest ta większa, to nie jest Japan ta mała, tylko to jest ta większa hydrokotyle. Ale ona coś słabo tak rośnie, jakoś tak. Nie wiem, czy jej nie przesadzę stąd, ale na razie mi to nie przeszkadza specjalnie, więc niech sobie będzie. No i to, co widzicie na środku, tak? Tutaj jest Ludwigia z Pemini Red i nawódka. I te rośliny, słuchajcie, były całe w takim w zielenicach, w takim zielonym meszku. Praktycznie takie pola były mchu. Krewetki uporały się z tym w 3 dni. W 3 dni jeszcze troszkę tutaj na Ludwigi. Widać troszkę nitek, jeszcze troszkę zostało, ale one sobie to dożerają systematycznie. Pewnie dożerają też te słabsze liście, nie? Jak to tutaj i to sobie wygryzają, ale pięknie oczyściły, nie? Nie wiem, czy z tych roślin coś będzie jeszcze. Zostawię tu jeszcze kilka dni, co krewetki z nimi zrobią. Później spróbuję, no Ludwigię spróbuję wsadzić, bo tej nawódki to mam jeszcze w innych miejscach, więc to nie jest aż taki kłopot. Natomiast Ludwigię chciałbym odzyskać, a te glony ją no, zmarnowały dość mocno, mówię, w 84, więc chciałbym, żeby ona była. Co tu jeszcze, tak? Słuchajcie, wyjeżdżałem na 9 dni i tak się troszkę zastanawiałem, co zrobić z pożywieniem dla krewetek, ale zastanowienie trwało, no nie wiem, może z dobę. Co zrobiłem? Szyszki olchy, widać. Tu są tu w rogu, tam są porozrzucane tutaj kawałek. Tam z tyłu za mchem jest wetknięty kawałek, oj przepraszam, dębowego liścia ususzonego, tak. Wszystko to z moich zbiorów, sam to zbieram. Suszę jesienią i no, w miarę potrzeb oczywiście dorzucam do akwariów, tak. Niekarmione były przez 9 dni, jakichś tam wielkich strat, żadnych. No, strupków to raczej nie, bo się tam nawzajem pozjadają, tak? Jeśli będą jakieś martwe. Także to jest akwarium, przy którym, słuchajcie, najmniej chyba się napracuje. Dzisiaj zrobiłem podmianę, zlałem tak no, z tyle wody. No, prawie 1/4, można powiedzieć. Troszkę się bałem, że jak doleję kranu, to coś się podzieje z tymi maluchami. Ale nic. I nic, bez żadnego problemu, tak? Ożywiły się strasznie, zaczęły latać, bo to wiadomo, wyciąganie jeszcze mchu, mieszanie w akwarium, więc coś tam się, jakieś pożywienie uwolniło i sobie latają. Słuchajcie, ten mech, ten Christmas moss, on jest, to co zostało, jest obsadzone na jednej, na połowie łupiny kokosa. Na połowie łupiny kokosa. Zobaczcie, jak to się rozrosło. To on, no, sama łupina zajmuje może 1/4 objętości tego mchu, tak? Czyli gdzieś, no, taki kawałek po środku oczywiście.
a pozostałe to tak rośnie. I bez praktycznie, no wiadomo, mech to jak mówią, to w słoiku w szafie urośnie. Taka to jest roślinka, nie? Niestety tutaj próbowałem zaszczepić Feniks Mossa, jak tam może ktoś pamięta, jak oglądał starsze filmy, ale nic z tego nie wyszło. On zmarniał. Nie wiem, czy zagłuszył go ten mech, czy za duży był nurt wody. Aha, bo jeszcze jedna rzecz, tak? Jak zakładałem to akwarium w kwietniu, ja nie czyściłem jeszcze gąbki. W ogóle. Jedyne co, to raz zrobiłem, zwiększyłem przepływ na Paciemini, nie? Na największy, bo widziałem, że już trochę zwalnia, więc zwiększyłem przepływ na Paciemini. Spróbuję ją pokazać bliżej. Krewety na gąbce. Widzicie? Dlatego siedzi i łazi. I z tej strony. Uwielbiają gąbkę, tak? To jest normalnie dla nich doskonałe miejsce. Krewetka i gąbka to jest ten. Oczywiście, aha, z roślin, no oczywiście ta ludwigia i nawódka to stąd wylecą. Niech to krewetki sobie dojedzą, ile się da, tak? I wylecą. Tutaj widzicie mój taki mały patencik na to, żeby rośliny się nie gięły. Ja tu, co prawda, rośliny wrzuciłem w poniedziałek. A patencik zastosowałem dzisiaj, więc już zdążyły się te stożki wzrostu pogiąć do światła, nie? Bo jak one sobie tam leżały luzem w tym mchu, no to wiadomo, że stożek wzrostu będzie się kierował ku światłu. No i stąd one są takie troszkę powyginane. Potrzymam je tutaj tak trochę, może się wyprostują. Może jeszcze coś z tego będzie. Także to są moje repki. Moje jedno z ulubionych akwariów. Wszystkie lubię, ale to bardzo. Dobra, dzięki, do zobaczenia, hej.